Cześć, jesteśmy z drugiej klasy biochemicznej i mamy dzisiaj do przedstawienia doświadczenie ukazujące izolację DNA. Do doświadczenia będzie nam potrzebny spirytus, najlepiej włożyć do lodówki na 24 godziny, chociaż najlepiej do zamrażarki. Później jest płyn do mycia naczyń. Tak, no najlepiej by z dwie łyżeczki. Później jest sól kuchenna. Tutaj akurat mamy dwa słoiki. Później jest potrzebny filtr do kawy. Oraz sól teklowa albo właśnie sól do zmiękczenia mięsa. Trzeba najpierw wlać wodę do pojemnika. Następnie sól, to wszystko zmieszać. Następnie dolać płynu do mycia naczyń i następnie pokroić cebulę. Najlepiej na bardzo drobne części, tak z około 0,5 cm. Tutaj akurat zrobiliśmy większe, dlatego bo to też nie ma w sumie większego znaczenia. Po prostu będzie to dłużej trwało, cały eksperyment, jeśli to będzie większe. Później trzeba zagotować wodę i tą cały roztwór razem z cebulą do tej wody włożyć, żeby się inkubowało. Tak około woda 60 stopni. Następnie się to wszystko ochłodzi. To trzeba to będzie wszystko zmiksować. Tak przez około 3 sekundy. Trzeba zawsze uważać tutaj, żeby w żadnym momencie się tutaj aż tak mocno nie spieniło, chociaż to też nie ma takiego większego znaczenia. Po prostu estetycznie ładnie wygląda, jak się nie spieniło. I trzy. No i wystarczy. Następnie trzeba ten cały przedsąd przez filtr do kawy. Teraz przelewamy to przez filtr, żeby po prostu nie było takich większych kawałków cebuli. Oj. Jak tutaj widzimy, jest tak w miarę przezroczysty płyn. Dodajemy jeszcze szczypty soli do zmiękczania mięsa albo 5 kropelek z soku ze świeżego ananasa. To w zależności jak chcecie. Ok, tyle nam wystarczy. I teraz musimy dodać tyle samo spirytusu. Powinna się wam wytworzyć taka przezroczysta albo półprzezroczysta warstewka, z którego będzie się wytrącać później DNA. Dzisiaj chciałabym się przedstawić kilka doświadczeń z wymaganianym 7 potosu. Pierwsze doświadczenie to będzie perhydrol, czyli woda utlenna 30%. Wlewamy 100 ml do zlewki. Następnie wlewamy do cylindra. I teraz dodajemy łyżeczkę manganianu 7 potasu. Ciekawe, że będzie nam potrzebny manganu 7 potasu i gliceryna. Gliceryna jest to alkohol polihydroksylowy, który w swojej cząsteczce ma 3 grupy hydroksylowe. Dajemy 3
łyżeczki manganu 7 potasu, który ma barwę fioletową. I kilka kropel gliceryny. Malutką łyżeczkę, tak? Malusinką. Już starczy? Macie szklaną pałkę do pomieszania. Proszę wziąć rękę, będzie bardziej widać. Odwrotnie. Spróbujcie. Uwaga na oczy. Już wystarczy, więcej nie wlewamy. I zobaczymy, jak zmienia się zabarwienie, tak? Podnieśmy. Zuza, zamieszaj troszeczkę. Delikatnie. Stopniowo powinno zmienić barwę, tak? Ostatecznie powinna być taka barwa, jak tutaj na stole w zlewce koloru żółtego. Zaproszę, pokaż. Zmienia na ten kolor taki żółtawo-brązowawy. Tak? Przyłóż, to zobaczymy. Tak? Przy mieszaniu jest to delikatnie widoczne. Proszę zobaczyć, dopiero doświadczenie zaczyna działać. Nasze drugie doświadczenie. Marysiu, odlej wody troszeczkę tej. Połowę tego, co było. Jeszcze? Ok, wystarczy. I wsyp glukozy. I nie, wsyp tak. Ok, teraz proszę zamieszać. Szklaną, tak? Albo w ten sposób, dobrze. Jeżeli się rozpuściło, to bardzo proszę. Już nie, tam mam, aha, troszeczkę, nawet nie, manganianu już więcej nie proszę, tylko tą samą glukozę do tego ciemnego roztworu, tak? Ale to zapodnieść, żeby było widać. Powinno szybciej przebiegać. Nie ma efektu? Powoli kościanek się robi. Czyli dużo więcej tutaj trzeba byłoby wsypać jeszcze glukozy, tak? Efekt powinien nam wyjść taki, jak jest w kolorze pomarańczowym, tak? Efekt ostateczny powinien być taki. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy.